Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Dzisiaj akord taki jak tutaj pokazany, G-moll. Dajemy dżadu, pany. Standardowy zapis tego akordu. Według tej tabelki. E6, najgrubsza struna, tu jest najcieńsza. Akord G-moll, no to tak, no to jest powiedzmy może rzadziej spotykany, ale jednak też używany akord. No i tutaj mamy. Jak wcześniej pokazywałem, istotny jest oczywiście dźwięk toniczny, czyli ten dźwięk najważniejszy w akordzie. Tą pineską zaznaczam dźwięk ten najniższy. A taką małą zaznaczam dźwięki dodatkowe, które są zdublowane lub tam potrojone. No dźwięk G to jest akurat tu na trzecim progu. Tutaj żebyście wiedzieli pierwszy, drugi, trzeci próg. Dźwięk G również jest tutaj. No i nie zaznaczyłem jeszcze, że także puste struny. Ok, to są puste struny. Jak nie zaznaczam tego, to od razu traktujcie to jako struny, które gramy, chyba że pisze X. No i dźwięk G jeszcze mamy tutaj. Więc właściwie mamy trzy dźwięki G. Na trzecim progu, na pustej strunie G, no i na trzecim progu tutaj G. Drugi zapis, jaki robię, to już ten, co wam pokazywałem nieraz. Tak samo analogicznie pod strunami. Na najgrubszej byłoby 3, 1, 0, 0, 3, 3. O, tak wygląda ten zapis. No taki cyferkowy, no. Dobra, teraz jak to się rżnie na gitarze? To jest taki jeden może z trochę z trudniejszych akordów, bo tutaj mamy, jak widzieliście, było na trzecim, na pierwszym, 0, 0, 0, mają te dwie struny, no i 3, 3 na tych dwóch najcieńszych. Tu właściwie jest tylko jedna możliwość złapania tego akordu, nie ma co się bawić w inne. Środkowym palcem, czyli fakerem, łapię na trzecim progu, pierwszym palcem łapię na pierwszym progu, tą strunę cieńszą, czyli strunę piątą A. Zostawiam te dwie puste struny. DG. I tutaj na trzecim. Tutaj na pewno to rozstawienie palców jest troszeczkę takie nieprzyjemne, tylko że no, widzicie, nie ma innej możliwości zagrania tego akordu. Tragicznie, dramatycznie. Papatki, mówił Wojciech Pietraszek.